Kolejni miłośnicy napojów wyskokowych dali prawdziwy popis ignorancji. W minioną sobotę do dyżurnego suwalskiej policji wpłynęło zawiadomienie, że najprawdopodobniej nietrzeźwy kierowca jeździ Passatem na osiedlu Północ. Patrol wysłany na ulicę Ogińskiego zauważył pojazd, który na widok radiowozu zaparkował pod jednym z bloków. Za kierownicą siedział mężczyzna, od którego policjanci wyczuli silną woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości 29-latka wykazało ponad 3,6 promila alkoholu w jego organizmie. Jakby tego było mało, okazało się, że mężczyzna nie posiada prawa jazdy, gdyż zostało mu ono zatrzymane pod koniec października za jazdę pod wpływem alkoholu. Kolejne zawiadomienie o nietrzeźwym kierującym spłynęło z terenu gminy Jeleniewo. Tam kierujący wjechał swoim samochodem na cudzą posesję. Wezwany patrol od zgłaszającego usłyszał, że jeden komplet kluczyków udało mu się już odebrać nietrzeźwemu kierowcy, ale ten ma drugi komplet. Wstępne badanie 70-latka siedzącego za kierownicą rowera wykazało, że mężczyzna spożywał alkohol i raczej było go niemało. 70-latek nie był w stanie samodzielnie utrzymać się na nogach, ale wystarczyło mu animuszu, by kategorycznie odmówić badania alkomatem. W efekcie mężczyźnie pobrano krew do badań.